A zobaczymy, jak to się uda. Mad Games Tycoon. Nowa gra. Player name. Będzie graba. Gra. Company name. Zobaczmy jakieś randomowe. Ginger Software niech będzie. Dobra. Unlocks marketing. License, copy protection. Zaraz, załóżmy, że United Kingdom. O, wybieramy swoje ten. Co? O, panda będzie, dobra. Okej, dobra. Graba. Character skills, dobra. Jakie ten? Special features. Jaki gatunek jest nam najlepsiejszy? Fighting. No załóżmy, że w RPGach jestem dobry. I specjalne umiejętności, cutscenki. Dobra. Na normalu. No i gramy. Troszkę chyba mogę głośniej zrobić grę. Okej. Witamy w Mad Games Tycoon. Okej. Czyli zaczynamy w garażu. Okej. Dobra, tylko... Tylko co powinniśmy tutaj zrobić? Language nie ma chyba. A, jest po polsku, super, okej. Dobra, mam po polsku. Tylko... Kup silnik, kup licencję, gabinet dyrektora. Okej. Kurde, tam nie przeczytałem, co powinienem zrobić. Nie wiem, czy był jakiś tutorial. Stwórz pokój. Programiści. No zakładam, że to muszę zrobić. Pracujemy w garażu. Okej. Aha, dobra. Akceptuj. Umieść drzwi. Są drzwi, super. Mamy drzwi. Develop game update. Dobra, a potrzebujemy jeszcze mebli. Ile mamy kasy? 87 tysięcy. Inteka. Dobra, kupmy takie biurko. Pyk, dobra. Tutaj nie możemy. Szafki. Okej. Anuluj. Fotele różne, mała tablica. To chyba nic nie daje, dystrybutor wody. Dajmy roślinkę tutaj. Fajnie ta gra wygląda, bo tak wygląda jak Team Hospital. Dobra. Szkoda, że nie mogę kamery obracać, strasznie bym chciał kamerę obracać. Dobra. Stwórz grę. Jak nazwiemy grę? A, niepotrzebnie to zrobiłem, bo mam tutaj chyba biurko. Chociaż nie, 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 to nie mogłem tego zrobić. Dobra. O Jezu. Tak, bo tego nie mogę ruszyć, okej. Dobra. Czyli stwórz grę. Jak ją nazwiemy? Niech będzie... Cutscenki, tak.
Pierwsza gra niech będzie... W co ja grałem? Dobra, niech będzie A10 Tank Killer. To chyba moja pierwsza gra, w którą grałem. Tak naprawdę. Ty, pudełkowa. Okej. Game size. Czyli tak, dobra. Wybierz gatunek. Zręcznościowa. Okej. Tego nie możemy. Wybierz temat. Apokalipsa, szpital, kosmos, piraci. Moda. Życie codzienne jest w modzie. Kopanie. Kosmos. Weźmy... Apokalipsa. Tryb tekstowy, dźwięk. Okej. Licencja. Lion Price. Koszt, popularność. Okej. Czy mamy licencję? No i jedziemy. Wybierz platformy. No, personal computer. Koncepcja gry. Moje gry. Koncepcji nie ma. My games, fan letters. Tu nic nie mamy. Gameplay czy grafika? Stawiamy na gameplay. Na fabułę. Niech będzie tak. Niech będzie tak, dobra, powiedzmy, że tak. Priorytet. Technologia. Gameplay. Okej. Języki. Dobra, niech będzie angielski, niemiecki, powiedzmy. Dalej. Tryb tekstowy. Obecny, dobra. Bank. To nie bierzemy kredytu. Rozpocznij. No, bardzo podobne do Game Dev Tycoon. Bierzemy, cyk. I on pracuje tutaj elegancko. No i zobaczymy. Czemu restart? Czemu restart? Co jest? A co jest? Co się stało? Stream tylko na Source działa. Spróbujmy szybki restart zrobić, jak wam tutaj tak działa. No, zobaczymy. No, zobaczymy, zaraz taki szybki restart zrobię, mam nadzieję, że to pomoże. Sobie zaraz zobaczę, sprite mamy. To jest nie po polsku, ale te rzeczy się jakoś tak źle działają. Ale kupiłem licencję na jakiś ten. Teraz działa ok. Już powinno działać, ludziska. Czy nie ma jakiegoś tutoriala? Bo ja tak naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. No, spróbujcie zrestartować sami streama F5 czy coś. Ja bym jeszcze raz odpalił tę grę, żeby zobaczyć ten.
dźwięki, grafika, gameplay. Ok, czy to on odkrywa tutaj wszystko? Ok. Cały czas działa, no ok. Ok, zrobiliśmy grę. A10 Tank Killer. Dobra, wypuśćmy ją. Została ukończona. Testowe egzemplarze zostały rozesłane do magazynów. Czy chcesz produkować grę samodzielnie, czy będziesz zatrudnić wydawcę? Samemu nie mogę wydać. Znać wydawcę. Udział. Siła rynkowa. Tutaj. Ok, mam doświadczenie. Nie ma tutoriala, o proszę. To trzeba sobie radzić samemu jakoś. Ok. Analiza. Ma 5 gier, ma taką samą jakby klasyfikację, ale nie temat. Pokój badań. Ok. Zobaczmy. Grafika jest słaba, zdecydowanie trzeba sporo poprawić. Ała, uszy bolą, dźwięk jest tragiczny. Sterowanie to porażka. W to nie da się grać, to za parszywa gra. Mug to z góry daje tytuł najgorsza gra roku. Chyba nie poszło za dobrze, co? A prawie nie mam kasy. Aha, bo to się sprzedaje, okej. Ale nie powiem, żeby to jakoś było, kurde, super świetne. Przecież ja nie jestem w stanie nic zrobić teraz. Zlecenie kontraktowe. Skomponuj muzykę. No dobra, skomponujmy. Niech to działa, dostanę za to kasę. Pokój badań. Chyba się z tym wyrobię, co? To jest ilość sprzedanych kopii, tak? Rozumiem. Nieruchomości mogę kupić, ok. To pożyczka z banku. Nowy silnik. Logiczno-zręcznościowe gry. Spróbujmy nowy pokój zrobić. Badania. Okej. Co tu muszę zrobić? Programiści, badania, okej. Czy to wszystko muszę? Okej. Czy mogę zatrudnić? Zatrudnij. Projektor. Projektowanie gier. Ekonomiczna. No dobra. Zatrudnijmy. Tak. I zróbmy. Gatunki. RPG. Jezak drogo. Cechy, sprite'y możemy zbadać. Tematy, box, cyberpunk, czołgi. Pracownicy.
Jack. Nie, nie partycypujemy w tym. No to skończy. Szkoda, że nie można czasu przyspieszyć, bo chyba nie można. No to mas nie stać, badaj tematy. Ale ja za to dostanę. Okej, zobaczmy. O, ale jestem stratny. No ładnie. Muzyka 10, a ten ile ma? Masakracja. O, niech on to skończy. Mi się przydało przyspieszyć. Aha, można przyspieszyć. A jest, dobra. Boże, dzięki. Widzisz, dzięki bardzo, bym tak siedział. Okej. Dobra, dostaliśmy, ten wzrósł poziom. No dobra, to teraz badaj tematy. Niech będzie fantasy. Kup silnik. Zlecenie, stwórz grafikę. Dobra. Przewijanie obrazu. To zrobimy. Trochę kasy dostaniemy za te kontrakty. No, rzeczywiście jest przyspieszenie. Platformowa. To jest chyba potrzebne, żebyśmy zdobyli tutaj trochę kasy. Okej. Zrobimy grę fantazy. Okej. Badaj cechy. Sprite niech będą. Marketing, toalety. No dobra. Zrobimy grę fantazy ze sprite'ami. On sobie odkrywa. Sprite'y. Zróbmy, powiększmy tutaj ten pokój. No nie mogę chyba. To niedobrze. Nie mogę go przebudować, nie mogę chyba. To zróbmy jeszcze jeden program, ten pokój dla programistów. A tu źle zagospodaruję tą przestrzenią. Chyba, żebym usunął pokój, jeszcze jeden zrobił. Usuń pokój. Dobra, niech będzie. Zróbmy tak, programiści. Taki chyba wystarczy. Damy drzwi. Jedno biurko. Drugie biurko. Szafa, dajmy kwiatek, dobra, i lampę, dobra, okej. I tak, o, możemy silnik stworzyć, ale dobra, nie, zróbmy sobie grę.
Mooncraft, Gran Turismo, Full Life, ok. Zręcznościowe. A czekajcie, a nie możemy sobie... Czy możemy sobie wybrać gatunek? Możemy. Platformowa, RPG. Zróbmy jeszcze zlecenie kontraktowe. Stwórz intro. Tak. O, 3 tygodnie tylko, fakt, czy zdążymy? Ekonomiczne. Ej, nie zdążymy. What the fuck, ale zjebałem. Ale zjebałem. Ale to zepsułem. 8 tygodni. Damy radę. Ale to zrobiłem głupio. A drzwi garażowe mogę ten. Okej. Dobra. Skomponowaliśmy muzykę. Dobra. Badaj gatunek. RPG. Zbadajmy RPG. Ona tu bada. Zlecenie kontraktowe. Stwórz grafikę. Dobra, myślę, że zrobimy. Dobra. No to wolno bada. Nowe te się pojawiają. No to jest o wiele bardziej skomplikowana gra. Ginger Software. Dobra, ładnie mi to płacą. Zróbmy sobie jakąś grę. Albo stwórz silnik. Aha, to na razie i tak nic nam to nie da. Stwórz grę. Podbój. Ekonomiczna podbój. Pudełkowa B. Demon's Rough. Logiczna zręcznościowa. No na razie to trochę słaba opcja jest. Silnik. Aha, już mam te dwa kupione, okej. Nie, no nie możemy w tym wziąć udziału, ale ona to wolno odkrywa. Też nie za szybko. Ale musimy jakąś grę zrobić. Infinite Darkness. Logiczna. Logiczna zręcznościowa. Na silniku. Oni chcą udział w zyskach. No to drogo kosztuje. Podbój. Bez licencji. Dużo za to zapłacę. Ale dobra.
Fabuła. Dobra. Dalej. Dźwięk niech będzie niższy, grafika niech będzie lepsza. Gameplay, dobra. Niech będzie po angielsku. Sprite. A to mogę sobie wyłączyć. A tego nie mogę. Jest jako dodatek. Ok. Niech oni zrobią razem tę grę. Oj, na minusie jesteśmy. Sportowa. Że ja nie nadążam, żeby tutaj coś zrobić. A ile bugów. Raport tworzenia. Czy ja nie mogę tych bugów jakoś zlikwidować? Zręcznościowa. Kurde, no nie jestem przekonany. Jaka ocena? Grafika jest po prostu słaba, całkowicie do przeprojektowania. A wow, uszy bolą. Najgorsza gra roku. Nie jest dobrze. Kurde, to nie jest prosta gra. Early access, tak, wypuść, zmień interes. Masakra, przecież to jest tak ciężko. Wycofana z rynku, lol. O, lujo, ogłuszaczu. Szok po prostu. Stworzyłem jej. Dobra. Nie ma zlecenia kontraktowego żadnego. Podbój ekonomiczna. Może uda mi się grę zrobić, zanim jeszcze będzie ten. Okej. Podbój. Gatunek. Ekonomiczna. Nie mam pieniędzy. Skończymy to szybko.
ekonomiczna. Fuck, ale to będzie trudne. To jest naprawdę słabo. Nowy silnik. Narzędzie deweloperskie. A, czyli żebyśmy mogli robić narzędzia, znaczy gry na inne konsole. Katari. Silnik. 20% udziału w zyskach jeszcze. Potrzebujemy kasy, dużo kasy. Nie wiem, czy się wyrobimy. Jest, o Jezu. Na styk po prostu. Dobra. I teraz tutaj stwórzmy grę. Rex. Pudełkowa. Ekonomiczna. Aha, mogę mieszać. Sztemat, podbój. Wybierz silnik. Dobra, niech będzie taki. Dużo zapłacimy za to. Ale mam nadzieję, że będzie spoko. Dalej. Platforma, komputer. Na innej platformy nie możemy. Dalej. Dobra, koncepcję zostawiamy. Naciskamy na gameplay, na długość gry, na funkcje, na głębie i dla nałogowych graczy. Dobra, niech będzie tak, powiedzmy, ok. Dalej. Priorytet. Technologia. Okej, niech będzie tak. Dalej. Za dużo. Sprite'y. Obsługa joysticka. A ja mam grafikę. Tryb tekstowy, to jest słabe. Ja muszę mieć jakąś lepszą grafę, bo to się przecież nie sprzeda. Kurde, ja powinienem mieć lepszą grafikę. Dobra, kij, zaryzykuję. Ale badaj cechy. O, grafika czterokolorowa. No właśnie, na przykład to. No dobra, niech będzie, no zaryzykujemy. Nie wiem, jak te bugi mogę naprawiać. Zobaczymy. Aha, jest 82 rok, no tak. No, za dużo bugów, ja nie wiem, jak je likwidować. Mes. Dawać, dawać, bo się skończy tydzień na ten. Oj, chuj.
No i nie zdążyliśmy wydać gry, która była na topie. No i dupa. Rex. Ale ładnie tutaj gameplay to poszło nieźle. Tylko że bugów jest za dużo i nie wiem jak je likwidować. Wydajmy. Znajdź wydawcę. To są ekonomiczne. Ale to wolno leci ten progres tutaj. Update do gry muszę wydać? Aha, dobra. Najgorsza gra roku. 9%. A miało być tak pięknie. Grafika 16-kolorowa, proszę. Okej. Słabo, kurde. Aha, do oceny jakości, okej, okay, czyli to dopiero potem mogę. Do zlecenia kontraktowe dużo dają. Ale ten Rex się sprzedaje jakoś, 5000 sztuk. Jesteśmy strasznie do tyłu. To jest fantazy. Symulacja fantazy. Fantazy mamy, więc jakbyśmy odkryli symulację, to było fajnie. Koleżka zdąży, pomóżmy jej. Dobra, zdąży. Okej. Teraz co spróbujmy? Stwórz silnik. Sprite. To moglibyśmy zrobić. Ale to mi się nie opłaca w tej chwili. Jak z tą grafikę odkryję, to mógłbym zrobić. Okej, okay, te gatunki. Symulacja 100 tysięcy, to podziękuję. Dobra. Stwórzmy silnik. Sprite. Tu odkryjmy. Cechy. Prosty silnik 3D. O. I super. Na razie sobie spokojnie podkrywajmy. Zlecenia poróbmy. I to myślę, że mi wyjdzie na lepsze. Senti mówisz? No dobra, tak zrobimy ten silnik. Też tak właśnie myślałem, żeby zrobić go za darmo, ale te udziały w rynku zrobić. Stwórz silnik. Rudałkę niech będzie. Podgry RPG powiedzmy i... Okej. Okay. Będzie tak, sprzedaj silnik za zero.
udział w zyskach 33% niech będzie. Okej. To pomóżmy, że to szybciej będziemy sprzedawać. Ej, podoba mi się ta giera, fajna jest. Nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Licencje. A, bo możemy kupić licencję i zrobić grę na licencji jakieś. Oj, nie przeczytałem, co tam było napisane, kurde. Aha, to możemy develop game update, ale to... nie wiem. Scenariusz napisz. Okej, mamy prosty silnik 3D, więc spróbujmy jeszcze wziąć jakieś zlecenie. Mam nadzieję, że to się uda, udać ten prototyp i zrobimy grę na silniku. Tylko czekać na info o zyskach, dobra. Okej. Stwórz grę. Blue Dead Redemption, okej. Pudełkowa. Niech to będzie. Gatunek RPG i zręcznościowa, niech będzie połączenie. Temat piraci, myślę, że może być spoko. Są ninja, ale ninja nie są na topie. Engine, rudałkę. Okej. Dalej. Na peceta. Gameplay, fabuła, funkcje. I tak. Okej. Dalej. Grafika 16-bitowa. Tylko najgorzej, że nie mam... nie mam w sumie wszystkiego, co bym chciał. A nie mam silnika, który tą prostą grafikę 3D obsłuży. Aj, no właśnie. Dobra, trudno. Blue Dead Redemption. Fajne są te nazwy, świetne. Okej, zobaczymy, jak to pójdzie. A ja nie czytam tych komunikatów w ogóle i to jest błąd. Kupmy może jakiś ten jeszcze. Aha, tego nie mogę tak po prostu postawić, dobra. Dużo bugów, ale ładnie to wygląda. Graficznie. Uuu, graficznie świetnie. Wypuśćmy. Tutaj spróbujmy.
No, troszkę lepiej. Grafika poniżej średniej, nie najgorsza, ale i tak do poprawy. A wow, uszy bolą. Sterowanie to porażka, w to nie da się grać. Ale 14%. Poprawmy to. Bug fixing. Nowe dźwięki. Weźmy pożyczkę. Mamy jeszcze coś wydać. Nowe dźwięki. I naprawa bugów. Okej. No ta gra się ładnie sprzeda. Stwórz silnik. Zręcznościowe. Okej. Okay. 10 tysięcy i udział w zyskach 20%. Ginger 3D. Zróbmy to, spróbujmy. Bo ten Blue Dead Redemption się sprzedaje całkiem nieźle, tylko czy to mi pozwoli wygrać tutaj? Twoja gra sprzedaje się bardzo dobrze, by sprzedać ją jeszcze lepiej w zabezpieczenia antypirackie, no proszę. To już zróbmy ten silnik. A nie mam żadnych informacji o tym tym. O, zakończyli. Jesteśmy na minusie i tak. NFL football. No niestety. No dobra. Stwórz grę. Ninja logiczny. Jakbyśmy tutaj odkryli tematy ninja. Może byśmy zrobili grę ninja logiczny. W silniki. No nic nie sprzedałem tego. Nic nie sprzedałem. Platformy. O, pecety spadają już tutaj. Kup narzędzia deweloperskie. Tutaj niech będzie, ok. Te moje te się w ogóle nie sprzedają. Ale jest fajnie rozbudowane, naprawdę spoko, podoba mi się. Może te silniki się po prostu nie nadają. Dobra. To jest sequel. Stwórz grę. Super Luigio. Dobra. Logiczna. Ninja. Okej. Okay. Ginger 3D. O, ale koszty produkcji.
O Jezu, zje mnie to. Już mnie nie stać. Jeszcze pożyczę. No dobra. Kurde, ale teraz... O dobra, to się niech taka będzie logiczna. Ninja. Ginger 3D. Dalej. Róbmy na peceta i na NES-a. Niech będzie. Zabezpieczenie antypirackie. Ale niech będzie tak. Niech będzie gameplay, fabuła, funkcje. Zobaczymy. Niech będzie tak. Dalej. Okej, wszystko się zgadza. Rozpocznij tworzenie. Zobaczymy teraz. Dużo bugów się pojawia. Muzyka bardzo słabo wychodzi. Oj, na razie to nie wygląda za dobrze. Te statystyki są bardzo słabe. O dobra, teraz trochę przyspieszę. Commander. Oj, fatalnie będzie, fatalnie. Ale to jest trudna gra. Patrzmy, coś mi z tych silników wpada. W ogóle nikt nie chce używać tych silników, one muszą być jakieś kijowe. Fani zero. Nie mam żadnych fanów. Ja nie mogę bugów naprawić zanim ten. Aha, bo jest potrzebny inny pokój, dobra. O. O dobra, ktoś kupił. Zysk 500 000. Wow. Sprzedanych kopii, okej. Aha, bo to Galactica gra. No co ja mam tutaj zrobić, jak patrzcie, jak tu 109 tysięcy ktoś sprzedał gier. Ja pierdykam. A i tutaj dobrze. Trochę kasy wpada, ale masakra. Dobra, wydajmy grę. No masakra. Temat na czasie. 14%. Uszy bolą. Sterowanie jest zbyt skomplikowane. Puszczajmy te update'y.
ładnie, 10 tysięcy sztuk się sprzedało. Zobaczmy platformy. Dalej PC są na topie. Zróbmy zlecenie kontraktowe. Nieźle. Boże, ryba, co ty gadasz? Droids of Eternity. No ładnie to się sprzedało ta gra, ładnie, ładnie. I tak jesteśmy na minusie. Dobrze, tutaj kupują ten nasz Ginger 3D cały czas. No spoko. Muszę się skupić na produkowaniu ten. Ten pokój mógłbym powiększyć. Marketing. Tematy. Muzykę badajmy. To niech robi zlecenia kontraktowe. Tutaj znowu ten. No ładnie, bo używają moich silników, to dobrze. Tak, to jest Mad Games Tycoon. Ej, bardzo fajna giera, kurde, podoba mi się. Silnik nowy. Czy jak ja to kupię, to nie muszę tego odkrywać? To jest chyba na takiej zasadzie. Tylko że płacę jeszcze udział w zyskach. Stwórz grę. Kosmos. Ja po prostu muszę robić silniki i te silniki mi pozwalają. Chyba, że kupię silnik. Silnik. Sprite. Ale oni tutaj dużo mają. Dobra, kup silnik. Stwórz grę. Zręcznościowo RPG. Bierz temat kosmos. Chrono S niech będzie. Engine. O chuj. No i dlaczego to jest tak drogo? 170 koszty produkcji. What the fuck? Czemu tak?
Przecież miało być 20 tysięcy. Jeszcze udział w zyskach komuś daje, no what the fuck. Ja nie rozumiem, o co tu chodzi w końcu. A co to jest? Jakieś zapotrzebowanie czy coś? Nie wiem. Kurde, zakup licencji tyle, ale to i tak. A, idź pan wuj z tym. Coś nie tak. Znowu będę na minusie, jak nic. Obsługa myszki. Zrobimy tę grę i zmieniamy. Ale to może być dość ciekawe, bo że za dużo bugów tu jest. Zero fanów. Nie wiem, czy można upgrade'ować silnik. To jest dobre pytanie. Może gdzieś w jakimś innym dziale. Ale tu dobrze ta gra wygląda w sumie tutaj. Tylko za dużo bugów, 50 bugów, kiedy ja to naprawię. Zręcznościowa. Oh! Wow! Proszę państwa, czy ja się tutaj nie wybiję na tej grze teraz? Grafika całkiem w porządku, następnym razem z pewnością wyjdzie lepiej. Dźwięk nie jest za dobry, sporo do poprawy i w ścieżce dźwiękowej w efektach. Sterowanie jest za dobre. Gra ma wiele słabości, poniżej przeciętnej, zdecydowanie tylko dla fanów gatunku. Sponio. Dobra, bugi, trzeba bugi opróżniać. Wow, jak się sprzedaje. Dobra, i tyle wystarczy w sumie. Zobaczmy. Stwórz silnik. No nie można. Silnik można tylko nowy zrobić.
Ale ładnie to się sprzedało, 50 tysięcy sztuk. I cały czas to rośnie. Pięknie, wow, ale poszło teraz. Sto tysięcy sprzedanych kopii będzie. I mamy fanów pierwszych, no. Kurde, no w końcu jakaś porządna giera mi wyszła. Silnik. Wow, ten jaki silnik. To jest lipa, bo tak naprawdę nie jest pokazane ile ten silnik kosztuje tutaj. To jest lipa. Ale w końcu na plusie, no. Koszt produkcji, silnik. Jestem w końcu na plusie. Finally. Stwórz silnik. No, silnika nie będę robił. Jeszcze jedno pomieszczenie. Marketing. Zresztą mi nie jest potrzebne akurat w sumie, ale... Apokalipsa. Zbadajmy sobie zombie. Nic nie wygraliśmy. No dobra, zapiszmy grę. Napiszmy sobie grę, chociaż ja bym to pewnie zaczął od nowa. Ale jest fajna giera, naprawdę bardzo mi się podoba i się wciągnąłem strasznie. Strasznie, strasznie i będę musiał tutaj sobie jeszcze sprawdzić co i jak, ale spoko, gra jak najbardziej na plus, zdecydowanie. No jakieś tu sukcesy chociaż osiągnąłem, także tyle dobrze. To nieźle.